Witam ziomeczki z tej strony, w kolejnym odcinku z Penny Big Breakaway. W ostatnim odcinku ścigaliśmy się z własną kopią w kosmosie, co nie było zbyt trudne, dlatego że nasza kopia była strasznie wolna. Nie wiem, czy to powodowane jest tym, że co mam słabo tutaj, jeżeli chodzi o tę platformówkę, mi się skacze, ale to chyba nie o to chodziło. Okej, okay. Ups. Powodzenia, mała artystko. Mam nadzieję, że poradzisz sobie. Tak. Reakcja naszej głównej postaci jest taka sama jak moja, że takie... O co chodzi? Okej. Więc zostaliśmy wysłani, jak tam było napisane, do świata pingwinów. Czyli do miejsca, którego na pewno nie chcieliśmy odwiedzić. Okej. Ale tak wyszło. Dobra, w takim razie... Ojej. Dobra, widzę, że mamy mechanikę lodu. Uwielbiamy mechaniki lodu w grach. Wszyscy uwielbiają je, ponieważ... Co zrobić, żeby gra była jeszcze trudniejsza? Dodać powierzchnię, po której możesz się ślizgać. Okej, widzę, że... Jak na razie ten poziom wydaje się mi nawet dobrze zrobiony, ponieważ jest dużo takich przejść, które mógłbym zrobić dosyć fajne jumpy. O, monetka. Fajne jumpy i nie muszę się aż tak bardzo martwić. Wow. Chyba to trzeba było tak zrobić. Dobra. W takim razie kontynuując. Okej. Tam jest jakiś gościu. Okej, i tam mamy ściepki. Pójść. Dlatego mówię, co zrobić, żeby gra była jeszcze trudniejsza? Dodać mechanikę lodu. Teraz będziemy się ślizgać na każdej powierzchni. Okej, więc na razie szybko idzie. Okej. I ten... O nie, minęliśmy jakiegoś gościa. Ale tak patrzył na to, to wydaje mi się, że po prostu gdzieś są tajne przejścia. Znaczy się na tyle tajne, co zazwyczaj w tej grze tajne przejścia polegają na tym, że po prostu jest jakaś trampolina, jest jakiś, nie wiem, drążek, na którym możemy się pobujać i polega to na tym, że możemy po prostu pójść w innym kierunku niż sama gra chce. Okej. Myślę, że nasi przeciwnicy są... Okej. Są tutaj. Oni wstają po pewnym czasie, więc... A, musieli... No i chciałem już to zrobić, ale nie dziumnął. A akurat tutaj było. Nie cierpię tego. Okej. Minęliśmy się. Nawet to było śmieszne. Okej. O i tutaj są kolejni. I są kolejni. Dużo tych. Znaczy się. Głupio by było powiedzieć dużo tych pingwinów w mieście pingwinów, ale. Dużo tych kół z pingwinów. W mieście z pingwinów. No, podoba mi się też takie, nie mówię o tym, ale patrzę trochę na ich ściany, tam są jakieś graffiti, że są pingwiny w ogóle i tam też są nasze graffiti. Tak, że jesteśmy bardzo złą osobą. Okej. O nie, to jest... Jeden z tych sekcji, gdzie musimy robić bardzo dokładne jumpy, które nie mogą być zbyt dalekie. Okej. Czy one strzelają do nas pomidorami? Teraz się zorientowałem, że zapewne strzelają do nas pomidorami. Au. Okej, nie możemy oberwać, więc nie ma problemu, ale mamy już połowę życia. Więc postaramy się tutaj ogarnąć. Okej, to było trochę denerwująca mechanika, nie powiem. I... A, myślałem, że jeszcze mogę doskoczyć dalej. Okej. Wow. Ta kombinacja była znakomita, wszystko do góry. I wow, udało nam się w mniej niż 5 minut zrobić ten poziom. Ciekawe, nie zawsze mi się udaje. Ostatnio był taki odcinek, kiedy mi się prawie udało. Więc nowy rekord. Nie wiem, może cały świat zrobimy w
W takim razie, jeżeli oczywiście nie będzie czegoś takiego, że nie wiem, wielki pingwin nas nie zaatakuje, co nie? Wiecie, to byłoby śmieszne, gdyby był wielki pingwin, bo ja kompletnie teraz tylko zgadywałem, że takie, o, wielki pingwin będzie. Ja nie zdziwiłbym się, gdyby ten wodospad, na którym teraz jesteśmy, tak naprawdę nie możemy zbijać te pingwiny? Zgaduję, że to są bomby te pingwinowe. Wow. Ten świat wydaje się... Tak, to były bomby pingwinowe. Ten świat wydaje się być taki jakby to ująć, że on jest mały, ponieważ dużo rzeczy jest... What? Okej, musieliśmy trochę podbić. Okej, zbiję się. Myślałem, że się uda nam tam polecieć, ale nie było. Będziemy korzystać z siatki, bo ona nas złapie, a nie nas... W sumie i tak miałaby nas złapać w takim razie. Śmieszne by było, gdyby... nie to, tylko gdybyś te pingwiny były coś takiego, że... Gdyby się na samym końcu ruszyły się, chciały nas złapać. To by było dobre. Okej. Pingwinów jest zawsze piątka, więc trzeba uważać. Czy ten gościu? Nie. Myślałem, że ten gościu coś będzie miał, ale nic na razie nie ma. Zgaduję, że ominęliśmy już kilka razy, ale... O. Okej. Mamy złapać balony. Zgaduję, że to nie będzie aż takie trudne. No. To nie było zbyt trudne. Okej. Już nie chce mi się zlatywać na tamtą ziemię. Ciekawe, czy pingwiny też mają mechanikę ślizgania się, ale chyba nie wygląda na to. To chyba jest tor, tylko jesteśmy tak wolni, że ten tor nie jest zbyt... nie jest zbyt dobry. To nie było zbyt dobre. Okej. Uderzyliśmy tego? Nie! Uff. On podskoczył. Wydawało mi się, że ja go uderzyłem. A, masz nos. Jest chyba... długi jump. Op. Ale na razie nie straciliśmy chyba żadnego życia. To mi się podoba. Ja myślałem, że coś więcej jest z tego, dlatego tak bardzo bezpiecznie to robiłem. To nic większego nie było. Czekaj, czy tam? Prawie się. Okej, this canister or does interfere fire them, crush them. Okej, mamy zniszczyć o te... O, i teraz... To jest nawet problematyczne, bo... Jak sami widzicie, te rzeczy szybko się poruszają. Ale wystarczy, że po prostu jesteśmy w powietrzu, to one już nic nie zrobią nam. Tak, dosyć słaby ten, jeżeli chodzi o łapanie. Okej, coś jeszcze? Nie podoba mi się ta kamera. Wyglądała takie, że coś może być na dole, więc musisz tam zeskoczyć. Okej. O nie. Ej, gdzie jest platforma? Gdzie jest platforma? Gdzie jest platforma? Platformy nam kompletnie zniknęły. Czekać, coś tam jest. A nie, to tylko pingwin. Myślałem, że coś poważnego tam jest, tylko pingwin był przyczepiony do ściany. Okej, mamy chyba tutaj i... O nie, tylko niewielko... A, myślałem, że mamy coś pociągnąć, ale... Ale to chyba było tylko na wszelki wypadek. Dobra, złaś pingwiny. Okej, ile jeszcze do końca, bo wydaje mi się, że znowu speedrunuję to. Ja takie. To wygląda na taki, który mógłbym zrobić jednym jumpem i właśnie zrobiłem. No. To co odcinek jest coś takiego, że jest taki, że. O, cała zagadka. Wystarczy, że. W sumie jest. Okej. Czy się nam uda? Okej.
To nas zasypało. Ile tych pingwinów? Chcę zbicie. Chcę zbicie. Nie. O, to jest jakaś monetka. Nice. Ostatnią monetkę złapaliśmy. Okej. Okay. I jest. Nie! What? Nie zdobyliśmy złota. Kupię pingwiny. Okej. Okay. O nie, Y wcisnąłem. Tak. A już ostatnio się chwaliłem, że już tak dobrze kontroler znam. Dobra, i tak 75 tysiaków, żeby zdobyć. Trochę mnie denerwuje, że oni dali taki duży pułap, jeżeli chodzi o punkty. Kiedy po prostu kończy się na tym, że trzeba często robić coś w stylu takiego, że trzeba grindować. A grindowanie to jest jakieś 2 minuty przed tym. O, to mamy dać komuś linę. Okej, chyba tam nie było tej liny. Cofnijmy się. A nie, chyba gościu... Masz? Teraz nie? Okej, restartujemy. To chyba na lewo trzeba było pójść. Nie widziałem tego. Znaczy się widziałem tą monetę, ale... Nie sądziłem, że to jest coś ważnego. Zgaduję, że teraz jest jakiś... To jest bardzo trudny poziom, który jest na tyle trudny, że... Nie jest trudny. O! Byk naprawdę był gruby. Można trochę to, że tak powiem, pocisnąć go bardzo, ale to było dziwne, że ten byk tak słabo. Dobra. Okej. Nie! Bygu nie! Spadaj. Ale może się nam uda to... Nie, chyba tak. Dobra, musimy tego gościa zrobić. Wiem, że to długo zajmie, ale musimy zrobić go. Ten... Nie powiem w tej grze... Dosyć dobrą fizykę dali, przez co... Najczęstszym problemem jest to, że właśnie, jeżeli lekko przesuniecie, to wtedy może być problem. Okej. Okay. Nawet nie było straszne. Dobra, możemy zbić? Nie. Ale nie ma w ogóle sensu z zbijaniem, ponieważ w sumie jaki jest większy sens z zbijaniem ich? Nawet punktów się nie dostaje, więc... Właśnie, więc... Czy tam coś jest na górze? To tak wygląda, jakby coś tam było. Minęliśmy... Gdzie tu strzelają do nas tymi? Nawet jeżeli coś tutaj było, to mi się nie chce tam zbić. Okej, bo tutaj coś mamy. Ha! Mówiłem. Zazwyczaj to jest takie, że dają dodatkowy na przykład jakiś taki właśnie rampę czy coś takiego, że takie... A po co to? A okazuje się, że to po to. Okej. Okay. W sumie mógłbym się nawet dostać na ten... Na ten klocek. O! Ale... Już aż tak bardzo nie będę pominąć. Okej, okay, kolejna misja. Mhm. I co ty mam? Masz student is stuck. Can you stomp the ice? Okej, okay, może najpierw się zajmijmy tym. Czy to jest... Nie, to jest chyba normalne. Okej, okay, bierz. Dajesz byczkę. Okej, okay, nie ma problemu. Teraz weźmy sobie ten burger. Burger, oprócz tego, że to jest taki, żeby niszczyć, to aż tak bardzo nie ma go. Ej! Dobra. Nie pamiętam, jak się
niszczyło to. Chyba trzeba użyć joja, że tego... Ej, burger. Burger. Jest burger. Nie mówcie, że był jednorazowy. One nigdy nie są jednorazowe. What? To był jednorazowy burger? Zazwyczaj to jest coś takiego, że jest ich, nie wiem, że tam zawsze się spawnią po pewnym czasie, a tutaj to był jednorazowy. O nie, jesteśmy. Akurat ten segment, że mi się udało bez śmierci zrobić, to był cud, więc... Więc teraz jak muszę go znowu zrobić, to naprawdę muszę się postać. Okej. Okay. Czyli co, udało nam się to zrobić, ale zapomniałem jak się niszczy lód. To jest najprostsza rzecz. Się zblokował trochę. Okej. Okay. Teraz wracamy. Na szczęście to jest drugi gościu, któremu mamy pomóc. O nie! Uff. Chciałem zrobić to tak jak... Serio? Aaaa! Wszystko mi się udaje, tylko nie wiem jak to rozbijać. Nie wiem, czy to ma być taki, że... taki skok, czy to ma być trochę inny, czy... Czy jak? Okej, okay, na szczęście to nie jest aż takie trudne. Ale... Najbardziej mnie wkurzę, że już kolejny raz robimy to samo. Kiedy dosłownie najprostszą rzecz, którą... To jak z tym kierowaniem jojem. Że jak się jeździ na nim, że ja miałem problem z bossem, dlatego że nie potrafiłem kierować jojem. Dobra, jeżeli mi się teraz nie uda, to po prostu mijamy to, ponieważ nie chce mi się patrzeć na swoją niekompetencję ciągle. Jest! Udało się, dobra. Czyli to trzeba było włączyć przycisk jazdy jojem. Okej, okay, co to ma być? Ta podnieś. Uuu, ale idealnie weszło. No tutaj to chyba się nie uda aż tak zrobić idealnie. Oj. Nasz ulubiony, jeżeli chodzi o. O ten, dobra. Co, możemy jechać do góry? Wow. Ciekawe, czy coś tutaj jest. O, no jest. To było aż zbyt proste, żeby było, że tak powiem, żeby tam nic nie było. O Jezu, to jest ewidentnie monetka. Trzeba tutaj 2,5 skoku robić. 2,5 skoku to są te najgorsze rodzaje skoków. Tutaj trzeba z boostem. Okej. Nie, nie są jakieś mega trudne. Ale... Chyba mamy spaść tutaj. Gościu spadł. Checkpoint. Wezmę. Dobra. I... Co tutaj mamy? Mamy... Byczka. O, jest. Czekaj, czy byczek się zniszczy, jeżeli... Będzie pod tym? A ta... Ale musimy go co chwila tam... Trochę pchać. Okej. Okay. I co tutaj będzie? Chyba nic, to była chyba normalna rzecz. A nie, monetka się pokazała. Tak. To jest jedyna tajna mechanika, jeżeli chodzi o tą grę. Nie ma innych tajnych mechanik takich, że musisz coś zrobić, żeby się pojawiło. Tutaj zazwyczaj to jest połączone właśnie z tym... tą rurą. Tym maszką. O! Okej, okay, wasz... A, tamtym! Okej, widzę.
Kurde. Ej, byłoby głupio, gdyby wam się nie zrespił ponownie. Ej, byłoby, no, w sumie byłoby fajne, gdyby wam się ponownie zrespił ten burger. No właśnie, mówię o tym, że one się respią ponownie, tylko nam się nie zrespią wtedy. Okej. Jej, mówię. I mamy pełne, wow. Nie sądziłem, że uda nam się zdobyć to. I... Możemy tam tutaj wejść? Ja nie chcę wejść w wodę, bo czasami jak się wejdzie w wodę, nawet takim jak w wodospadzie, to się wtedy umiera. Okej, 3 poziomy w jednym odcinku. Znaczy się nie powiem, że nowy rekord. Byłby nawet rekord, gdybym robił 4 poziomy, ale chyba na razie takiego odcinka nie było. Udało się w ostatniej sekundzie zrobić obrót. Okej. Więc 3 poziomy z pingwinami. Jeżeli to są ten 5-poziomowy, to następny odcinek będzie już z jakimś, nie wiem, zapewne bossem. Ostatnio był wyścig. Chociaż trudno to powiedzieć, bo mieliśmy gościa przeciwko sobie. Więc wrócę tylko do menu, zobaczymy co to jest w następnym odcinku. To był koniec. I była zapewne cutscenka. Okej, jednak była cutscenka. O, nasza znajoma się tutaj pojawiła. To było dziwne. Maleńka? To ty? Tak, to ja. Skończyłam dostawę. Teraz udaję się do industrii. Chcę, żeby cię podwieźć? Może być bliżej, gdzie ty zmierzasz. No, w sumie ja też bym się zgodził. Okej! W takim razie wchodź do środka, wypływamy! Czy ona miała gwizdę, czy co? Czy to nie jest łódź podwodna? Zbyt dużo pytań, zbyt mało odpowiedzi. Okej. W takim razie była cutscenka, no dosyć krótka. Cały świat zrobiliśmy w jednym odcinku. Ile nam zostało realnie światów? Nie wiem, jeżeli to jest do 10, to aż tak dużo nie, bo realnie musimy jeszcze przebyć przez to, przebyć jeszcze przez kolejny świat, który jest po lewej stronie, chyba że nie. Byliśmy już, jeżeli chodzi o to. Nie, byliśmy w Penguville, byliśmy tu. Ten świat koło nas, po prawej stronie, byliśmy tu. Czekaj, byliśmy, tak, byliśmy w Moltobon. Ciekawe dlaczego się nie porusza, chyba to jest jedyny element, który jest przywarty do mapy. Więc... no tak, dziwne. A nie, Moltobon był z tym, więc jeszcze coś jest przed nami, dobra. Industria. Czy jeszcze zostały nam jakieś 2 światy, okej. Widzimy się w kolejnych odcinkach, no to cześć.